Brown prezentuje najmocniejszy generator pary z innowacyjną technologią Power Steam. Grzegorz Braun odpalił w Sejmie gaśnicę i zgasił Chanukiję, czyli żydowski świecznik zapalany podczas święta Chanuka. O Jezus Maria, co... Panie pośle, co pan zrobił? Panie pośle, jak tak można było się zachować? Internet płonie, a wśród osób niezaznajomionych z tematem pojawia się masa pytań. Czym jest Chanuka? Jaki motyw miał pan Grzegorz Braun? Dlaczego ten świecznik stał w Sejmie i kim w ogóle jest pan poseł? W tym odcinku na chłodno, bez emocji przyjrzymy się całej sytuacji i postaramy odpowiedzieć na pytanie, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło. Zapraszam. Grzegorz Braun ma 56 lat i jest kontrowersyjnym posłem kontrowersyjnej, skrajnie prawicowej partii Konfederacja. Pan Grzegorz Braun często nazywa sam siebie obrońcą nauk Kościoła katolickiego. Używa na przykład zwrotu Szczęść Boże na mównicy sejmowej, ale oczywiście nie tylko tam. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień dobry, Szczęść Boże! Dobry wieczór! Szczęść Boże. W skrócie jest to osoba mocno związana z Kościołem katolickim, mocno wierząca, mocno religijna. A zatem teorię, jakoby pan Grzegorz Braun zgasił Chanukiję, ponieważ jest obrońcą świeckości państwa, możemy od razu wyrzucić do kosza. Bo i takie głosy w internecie się pojawiały. Nie o to mu chodziło. Grzegorz Braun ma na swoim koncie bardzo dużą ilość kontrowersyjnych zachowań. Ja się zachowuję w tym momencie. Wypad z Polski. Znikaj z Warszawy. Znikaj z Warszawy, prowokatorze. Na przykład na początku tego roku wyrzucił choinkę z budynku sądu w Krakowie, bo nie podobały mu się ozdoby. Słuchajcie, na stanie jest choinka, która propaguje eurokompost. Choinka, która propaguje hasło Konstytucja, tylko że z tej wcześniejszej wersji. Proszę, hasło propagujące przyjaźń polsko-radziecką, wróć, teraz to się zmieniło. No właśnie, Omzyk byłby zadowolony. Ale gwiazdka tęczyła. Więc właśnie w tej chwili jesteśmy kochani, by zapłacili za to podatkę. Proszę, na to proszę. Tak to się robi na południe. No więc kochani, proszę, jeżeli nie działają, kochani... Dobrze, czym zatem jest święto żydowskie o nazwie Chanuka? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, posłuchajmy, dlaczego Grzegorz Braun użył gaśnicy w ramach protestu przeciwko temu obrządkowi. Dlatego, że akty satanistycznego, talmudycznego kultu nie powinny być tolerowane, na pewno nie w polskim Sejmie. A więc Grzegorz Braun uważa Chanukę za święto szatanistyczne i chyba głównie tym jest oburzony. A czym w rzeczywistości jest Chanuka dla Żydów? W celu wyjaśnienia posłużę się cytatami zarówno z oficjalnej strony internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Wikipedią. POLIN mówi o tym święcie tak. Chanuka, święto świateł. Chanuka to 8-dniowe święto określane współcześnie jako święto świateł, które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w księgach machabejskich. W kalendarzu żydowskim święto rozpoczyna się 25 Kisiew, a kończy 2 Tewet. Kalendarz żydowski jest inny niż nasz, więc tutaj mogłem źle przeczytać. Sorry. I wypada przeważnie w grudniu. W 2023 roku Chanuka rozpoczyna się wieczorem 7 grudnia, kończy zaś wieczorem 15. Chanuka to święto historyczne, które nie pochodzi wprost z Tory. Dlatego wszystkie świąteczne dni są zwykłymi dniami roboczymi. Najważniejszym elementem obchodów Chanuki jest codzienne zapalanie świateł. Jednego pierwszego dnia, dwóch drugiego, aż do 8 dnia, kiedy zapala się 8 świateł. Światła palą się w charakterystycznym 9-ramiennym świeczniku zwanym Chanukiją lub menorą chanukową. Celem zapalania świateł w kolejne wieczory jest rozgłaszanie chanukowego cudu. Cud ten miał zdarzyć się w starożytnej Judei w II wieku przed naszą erą, w czasie, kiedy trwała wojna o wolność religijną między żydowskimi powstańcami a okupującą kraj armią króla syryjskiego, który usiłował przemocą hellenizować Żydów. Kiedy Żydzi odzyskali świątynię jerozolimską i wznowili w niej rytuał zapalania menory, posłużyło im do tego odnalezione małe naczynie z oliwą wystarczającą zwykle jeden dzień. Tymczasem menora paliła się aż przez 8 dni. Innym cudem, wzmiankowanym w dodatkowych modlitwach świątecznych, jest fakt pokonania potężnej i doskonale uzbrojonej armii syryjskiej przez garstkę żydowskich rebeliantów.
czyli coś jak 300 Spartan. Hanuka, podobnie jak święto Bożego Narodzenia, jest świętem wesołym i rodzinnym. W każdy wieczór wokół Hanukii, stawianej przy oknie tak, aby jej światło wychodziło na zewnątrz domu, gromadzi się cała rodzina. W zależności od przyjętego zwyczaju, wszyscy zapalają jeden świecznik lub każdy domownik zapala własny. Tradycja zaleca używanie lampek oliwnych przypominającą legendę o cudzie. Zapaleniu Hanukii towarzyszą określone błogosławieństwa i pieśni. Je się wtedy specjalne potrawy. Na pamiątkę cudu smażone na oleju pączki, placki ziemniaczane i inne tłustości, a dzieci dostają prezenty. Dorośli zasiadają do kart, a dzieci grają w dreidel, gdzie stawką jest geld, czekoladowe pieniążki lub inne łakocie. Generalnie postanowiłem już tego z Wikipedii nie czytać, bo to jest praktycznie to samo. Natomiast pani Miriam Sygner, polska Żydówka i socjolożka, o święcie mówi tak. Hanuka to święto obchodzone na pamiątkę tego, że dawno, dawno temu Żydzi wyrwali się spod dominacji Greków. Czyli w skrócie Hanuka to radosne święto, podczas którego Żydzi świętują to, co uważają za cud, jedzą sobie pączki, placki i inne tłuste rzeczy. Dlaczego więc poseł Grzegorz Braun twierdzi, że to święto ma szatańskie korzenie? Na stronie Wikipedii możemy przeczytać również to. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. No i właśnie, całopalenia. Całopalenia to ofiary składane Bogu, w domyśle również z ludzi. No więc w jakimś tam sensie poseł ma rację, że gdyby spojrzeć daleko, daleko wstecz, to są jakieś informacje mówiące o składaniu ofiar. Jest to porypane, owszem, ale takich przypadków w religii chrześcijańskiej było bez liku. A jednak panu Grzegorzowi nie przeszkadza to nazywać się obrońcą nauk Kościoła katolickiego. Stary Testament przepełniony jest mordem, terrorem i jakby to nazwał pan poseł szatanizmem. A więc hipokryzja na najwyższym możliwym poziomie, no bo przecież krzyży pan poseł w Sejmie nie zdejmuje. Ja osobiście jestem zwolennikiem idei świeckiego państwa, chociaż w tym przypadku w ogóle nie o to chodziło. A więc ciężko w jakikolwiek sposób pochwalać zachowanie tego pana. Tym bardziej, że stworzył on podobno realne zagrożenie zdrowia i życia osób, które znajdowały się w pobliżu, a w szczególności pewnej pani, która do niego podbiegła. Magdalena Gudzińska-Adamczyk to lekarka, której poseł Braun pryskał w twarz gaśnicą. Jak mówią znający się w temacie, mógł spowodować u niej trwałe kalectwo. Pani Magdalena, choć dwa razy mniejsza, nie przestraszyła się rozszalałego prowokatora i próbowała go powstrzymać. Sama pani Magdalena na temat tego incydentu wypowiedziała się tak. Poseł Braun wyszedł z gaśnicą proszkową. Myślałam, że coś się stało. Jestem lekarzem, więc ruszyłam, żeby pomóc. Myślałam, że ktoś się parzył, coś się zapaliło. Ale okazało się, że on tą gaśnicą proszkową atakuje Hanukiję, czyli świecznik ze świecą Hanuką, symbol religijny, rzecz dla mnie ważną. Więc stanęłam mu na drodze i on wtedy prysnął mi gaśnicą proszkową w twarz. Mówi, jak pan może, to jest wstyd, co pan robi. To wstyd, wstyd? Ja mówię, jak pan może, atakuje pan symbol religijny, atakuje pan kobietę, to jest przemoc. On mówi, pani nie jest kobietą. Niestety nie mogłem zweryfikować tego, czy Grzegorz Braun rzeczywiście powiedział jej, że nie jest kobietą. Żadne z nagrań, które oglądałem, tego nie uchwyciło. Za swoje zachowanie pan Grzegorz Braun został już ukarany. Jak pisze użytkownik Twittera Szymon Trojanowski, wybryk Brauna w Sejmie będzie go kosztował ponad 40 tysięcy złotych. Za osobliwość się płaci. Dodatkowo Kancelaria Sejmu została upoważniona do złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan poseł Grzegorz Braun, rzecz jasna, ma również swoich zwolenników. I absurd polega na tym, że uruchomili oni zrzutkę, aby pan Grzegorz miał rekompensatę za nałożoną na niego karę. Zbiórka na posła Grzegorza Brauna. Opis zrzutki. Poseł Grzegorz Braun zgasił w Sejmie menory hanukowe. Prezydium Sejmu ukarało posła Grzegorza Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaką miało do dyspozycji, odebraniem połowy uposażenia na 3 miesiące i całości diety na pół roku. Zbiórka ma na celu udzielenie pomocy finansowej oraz fundusze na pomoc prawną w postępowaniu, jakie zostanie wszczęte po złożeniu zawiadomienia przez Hołownię do prokuratury. Nadwyżka przekazana zostanie na działalność fundacji charytatywnej. Finalnie w tej zbiórce zebrano ponad 70 tysięcy złotych. Jest już ona zakończona. Co o tym wszystkim myśleć? Nie jest to żadna obrona świeckości państwa, a co najwyżej obrona własnych przekonań, czy też bardziej uprzedzeń. Do tego obrona, która narusza prawo i angażuje fizycznie ludzi znajdujących się wokół. Facet jest po prostu religijnym oszołomem. To ten typ człowieka, który Halloween nie będzie
obchodził, bo to pogańskie święto, a dzieci mogą z tego powodu opętać jakieś złe duchy. Rozumiecie? Osobiście nie wiem, po co ten symbol i obrządek znalazł swoje miejsce w Sejmie, ale widocznie jest to okazanie szacunku jakiejś mniejszości. Sam nie mieszałbym religii z polityką, jestem tego przeciwnikiem, ale w takim żyjemy państwie. Nasze państwo świeckie raczej nie jest. Natomiast ten pan, powtórzę jeszcze raz, nie bronił świeckości państwa. Ten pan to po prostu mający nierówno pod sufitem człowiek, który myślę, że bardzo pasowałby do czasów ze Starego Testamentu. Szczęść Boże!